Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu. Jak widzicie, jestem w swoim studiu. Nagrywałyśmy dzisiaj z Pauliną dwa odcinki, które pojawią się w sobotę na naszych kanałach. Na moim kanale Klatex i u Pauliny na kanale Dry Reasers. Do Pauliny filmik modowy, do Pauliny filmik makijażowy, do mnie filmik modowy. Wyszło całkiem fajnie, więc myślę, że będziecie zadowoleni. Nie, te odcinki? Na pewno, nie? Wydaje mi się, że bardzo fajnie wyszły. Także wszystko się przerobi i w sobotę będą na kanale. Dokładnie, możemy już sobie wam zdradzić, że nagrywałyśmy do Pauliny zamianę kosmetyczek, czyli po prostu wymieniłyśmy się swoimi kosmetykami, a do mnie nagrywałyśmy odcinek modowy, w którym pokazywałyśmy takie nasze triki. Paulina, jeśli chodzi o wzrost swój, co po prostu ubiera, jakie rzeczy przy niższym wzroście, a ja pokazałam wam, na co ja zwracam uwagę przy niższym wzroście, także czekajcie na odcinki w sobotę, myślę w okolicach poranka rzucamy, nie? Nagrania z Pauliną skończone, Paulina pojechała jakoś po 17, ja jeszcze trochę teraz ogarniałam przy tym komputerze spraw, opublikowałam filmik z makijażem na Instagram, mamy godzinkę 18:24, pakuję rzeczy, wracam do domu. W domu, słuchajcie, czeka mnie sprzątanie. Dzisiaj jest środa, kiedy nagrywam ten odcinek. No i trochę opuściłam się ze sprzątaniem, bo od poniedziałku jakoś wracałam mega późno każdego dnia i nie miałam czasu na takie, wiecie, codzienne porządki. Po gotowaniu zawsze starałam się na szybko ogarnąć kuchnię, ale nie robiłam tego tak, jakbym chciała, wiecie, żeby umyć wszystkimi płynami, wymyć płytki, wymyć płytę indukcyjną, tylko tak sprzątałam na szybko, żeby tylko zrobić kolejny posiłek. No i wychodziłam do pracy, wracałam naprawdę późnymi wieczorami, także no nie miałam czasu na takie spokojne posprzątanie, a dzisiaj będę w domu na 19 mniej więcej, więc będę miała taką spokojną godzinkę, nawet może półtorej godzinki czasu, gdzie będę mogła wysprzątać mieszkanie, powstawiać sobie prania, powiesić pranie, wiecie, ogarnąć po prostu jakieś kurze ewentualnych i tak dalej, także wracamy. Cieszę się w końcu, że mam taki wieczór, gdzie mogę wszystko posprzątać, serio, to jest śmieszne, ale w dorosłym życiu czeka się na taki dzień. Jadąc do domu, tak mniej więcej co drugi dzień podjeżdżamy jeszcze na zakupy do takiej pobliskiej Biedronki, którą mamy niedaleko osiedla, żeby zrobić zakupki na obiad, bo mówiłam wam ostatnio na jakimś vlogu bądź na stories, że staram się robić obiad na drugi dzień do pracy wieczorkiem. Dzień wcześniej po prostu rano tylko odgrzewam lub dogotowuję makaron na świeżo bądź ryż i mam, jakby wiecie, już gotowy obiad, wkładam tylko do pojemniczków i do pracy. Także właśnie podjechałam pod Biedrę, zrobię szybkie, ekspresowe zakupy. No i w domu będziemy sprzątać i myślę, że zaczynamy przygotowywać obiad na jutro. I chciałam się wam jeszcze czymś pochwalić. Wróciłam teraz do domu, ale nie tym chciałam się pochwalić. Już, słuchajcie, miesiąc trenuję z Gosią w domu. Umawiamy się co drugi dzień w tygodniu mniej więcej. I tak trenujemy. I wczoraj na przykład miałam trening, wczoraj był wtorek. Mam też trening na przykład jutro, w czwartek. Mam takie zakwasy po wtorku, boli mnie tak dupa, takie bolą nogi, że ja ledwo co kucam, ledwo co, tak wiecie, robię takie większe kroki. No ale to dobrze, to dobrze. Ja już cieszę się, powiem wam bardzo, że jakby mam tą regularność, mam tą systematyczność w ćwiczeniach, no i tylko mam nadzieję, że otworzą, tak już wiecie, legalnie siłownię, że będzie normalnie można chodzić ćwiczyć, bo jakoś tak, nie wiem, na siłowni to jest chyba trochę inaczej niż w domu, przynajmniej dla mnie. Mam takie odczucie, że okej, w domu jest spoko, lepiej tak niż wcale, ale wolałabym jednak chodzić na siłkę i wiecie, tak podnosić te ciężary, ćwiczyć na tych maszynach, jakoś tak trochę mi tego brakuje. A, i może zastanawia was moja stylizacja na poprzednich ujęciach. Mam koszulkę białą i pod spodem elegancką koszulkę z dekoltem. Nagrywałam haul z Pauliną, a to jest ta koszulka, której się nie da ściągnąć, będąc mając makijaż na twarzy i nie brudząc jej, a nie chcę jej brudzić z podkładu, bo potem boję się, że się nie dopierze. Jest biała, więc po prostu po zmyciu makijażu dopiero ją zdejmę. Także na razie będę was tutaj straszyć takim widokiem, może po prostu ściągnę ją, tą górną, chociaż ta ma duży dekolt, no nie wiem, dobra, wybaczcie mi to, że wyglądam jak, nie wiem, trochę ksiądz, co? Jakbym miała tutaj pod szyję tą stójkę i tutaj niżej coś jeszcze. I chciałam wam jeszcze pokazać moje nowe odkrycie. Herbata Earl Grey, Grey z Liptona w połączeniu z tym syropem, z pędami sosny i z czarnym bzem.
przepyszne. Jak lubicie takie herbatki zimowe z syropami i tak dalej, no to powiem wam, że ten zestaw to jest rewelacja. To mam z Biedry bodajże i to też mam z Biedry. Zrobiłam sobie tą herbatkę, o której wam wspominałam. Pyszna jest taka, nie za słodka, bo ten syrop jest trochę słodki, ale głównie kwaśny. Przez to, no serio, z tą Earl, nie umiem nigdy tego powiedzieć, Earl Grey, okej. Okay. Jest pycha, naprawdę jest pyszka. Także zbieram siłę pijąc herbatkę. I tak, kupiłam na jutrzejszy obiad buraczki. Więc zrobię barszczek z Thermomixa. Mam uszka od mojej babci zamrożone, więc po prostu będzie jutro barszczek z uszkami. I myślałam zrobić na drugie danie spaghetti carbonara. Dzisiaj jadłam z Pauliną podczas nagrań, zamówiłyśmy sobie. Bo wiecie, tak stwierdziłam, że skoro Paulina przyjeżdża, no to zamówimy jakieś jedzonko, nie będę robić dzień wcześniej dla mnie i dla Kacpra i co, Paulina zje. Musiałabym jej zrobić, nie wiedziałam nawet czy je carbonara, tak, że po prostu zamówiłyśmy. Tak było wygodniej na tamten moment. No, a ja po prostu dzisiaj chyba zrobię, chociaż nie wiem, czy jej carbonara lepiej nie zrobię jutro tak na świeżo, bo carbonara raczej będzie dobra taka na świeżo zrobiona. Po prostu rano ją zrobię, no wiadomo, nie zjemy jej od razu, tylko zjemy ją jakieś 4 godzinki później, w okolicach 13. Ale no, będzie pewnie lepsza niż taka z lodówki. Także dzisiaj chyba zrobię ten barszcz, rozmrożę sobie uszka, ugotuję, a jutro przed wyjściem do pracy wstanę trochę wcześniej, jeszcze przed treningiem w sumie muszę to zrobić i zrobię carbonara. Także taki mam plan, kupiłam też ocet do barszczu, potrzebuję i przy okazji mam w planach odkamienić też czajnik, bo już się mocno zakamienił, już wczoraj jak robiłam herbatę, to trochę jakby poleciało mi takiego ala kamienia z wodą, więc musimy go odkamienić i znam taki stary domowy sposób, że właśnie szklanka octu i szklanka wody zwykłej z kranu, to się gotuje tam w 100 stopniach i później ten kamień podobno schodzi. Zostawiamy to na chyba godzinę w tym dzbanku, nie dzbanku, co ja gadam, w czajniku. Zostawiamy na godzinę ten jakby tą ocet zagotowany, a później gotujemy po prostu z czystą wodą, żeby pozbyć się zapachu octu i ten czajnik jest już odkamieniony, także sprawdzimy. Pracuje zmywarka, więc to ją tam słyszycie, a ja chciałam wam pokazać, jak praktycznie idealny, czysty jest dzbanek. Na dole był normalnie biały kamień, tam na dole, na dnie, a teraz czyściuteńki, idealnie wszystko się odbija, także naprawdę sposób octem bardzo fajnie zadziałał. Jak macie zakamienione czajniki, to polecam. Z tego co się orientuję, to takie profesjonalne odkamieniacze do czajnika kosztują w jakimś neonecie Media Expert około 20-30 zł, no a butelka octu z 2 zł, z czego taka pełna butelka starczy wam na około 3-4 odkamieniania, także... Kuchnię sobie mniej więcej ogarnęłam, pomyłam, naszykowałam sobie już buraczki, makaron na później. I teraz, słuchajcie, zrobię pranko i będę brała się za robienie barszczu. Mam nadzieję, że za bardzo nie poparbuję sobie dłoni, mam rękawiczki, więc będę obierała w rękawiczkach. Z produktów do prania mam dalej to samo, czego używałam wcześniej, czyli Lenor, płyn do pokania i kapsułki z Ariela, te takie do sportowych ciuszków. Także zaraz segreguję kosz i wstawiam pranko. Najwięcej w koszu miałam prania białego. Tak wyglądają w ogóle moje spodnie za każdym razem, jeśli ubieram jasne przy takiej pogodzie. Są całe od tyłu uchlapane na łydkach. Masakra. Dobra, wrzucam pranko, włączam. I najczęściej w sumie, może będziecie ciekawe, piorę na codziennym albo na bawełna eko. Ściągnęłam teraz jeszcze aktualne pranie z suszarki, żeby sobie zwolnić miejsce na to pranie, które się pierze obecnie. Akurat Kacpra stoi na trening, jutro rano też ma trening, tak samo jak ja. Także rzucam mu na torbę, na siłownię, już rzeczy na jutro i biorę się za robienie barszczu. Przebrałam się, słuchajcie, w czarną taką sukieneczkę po domu, bo stwierdziłam, że w sumie do buraków. Może lepiej nie zakładać białej koszulki, w której byłam, także ostrożnie ją w miarę ściągnęłam, żeby jej nie uwalić od podkładu, udało się. No i bierzemy się za robienie barszczyku w Thermomixie. No dobra, pokroiłam sobie, zobaczcie, buraczki. Obrałam je oczywiście wcześniej, na szczęście ręce zachowałam czyste, bo robiłam to w rękawiczkach. Także przechodzimy teraz do dodania produktów, które są jakby pozostałe oprócz buraków, ale ogólnie z tego co widzę, przepis jest bardzo łatwy. W ogóle teraz spojrzałam jakoś na telefon i zobaczyłam, że jest już 20:13.
wyjdzie. Także nie wiem, kiedy ten czas zleciał, że już ponad godzinę jestem w domu w sumie, a niewiele zrobiłam, no ale tak to leci. Także dobra, przechodzimy do tego. Nie mam akurat tego przepisu w Thermomixie, w ABC, tylko robię z telefonu, z przepisu, z przepisowni. Tutaj mam ten przepis i ogólnie, zobaczcie, jest oceniany jako łatwy i tych składników tutaj jest bardzo faktycznie niewiele. No głównie buraki, woda, przyprawy, ocet, wegetale, ja dam, nie dam wegety, tylko dam takie zmielone warzywka, cukier, ziele angielskie, majeranek, liście laurowe, czosnek. Dobra, dodałam wszystkie składniki, teraz tylko dolewam wody, robię ogólnie z dwóch porcji. Czyli dwa razy tyle, ile jest w przepisie. Mam nadzieję, że wszystko mi się zmieści w garnku bez problemu. Okej, wstawione. Będzie się gotował przez 15 minut, także ja posprzątam blat i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwszy raz robię ten przepis w Thermomixie. I barszczyk gotowy. Wyszedł całkiem spoko jak na pierwszy raz. Na drugi raz, jak będę robić, dam mniej wody, bo chciałabym, żeby buraki były takie bardziej wyraziste, takim, żeby były takim smakiem przewodnim, a tutaj jest ten barszcz trochę taki rozcieńczony, ja lubię taki bardziej skoncentrowany, ale spoczko. Po prostu dawajcie mniej wody, jak korzystacie z tego przepisu. I ja teraz, kochani, lecę się wykąpać, lecę sobie przygotować ciuszki na jutrzejszy trening, bo jutro z rana mam trening z Gosią, także wstaję, już lubię mieć wszystko przygotowane, tylko zapakuję sobie zmywarkę rano, jak mi się umyje ta, która się myje aktualnie, bo teraz przy robieniu barszczu sporo znowu naczyń się zebrało w zlewie. No i kontynuujemy tego vloga, nagram może co nieco jutro z treningu, jak mi się uda, jak Gosia też nie będzie miała nic przeciwko, a myślę, że nie będzie miała, także co nieco Wam pokażę jakąś przebitkę z treningu. No, także do zobaczenia za moment. Dla mnie do zobaczenia jutro. Hello! To poranne ujęcie miało się zacząć od treningu, od przebitek. Ale słuchajcie, ja wczoraj wieczorem przypomniałam sobie, że mam rano spotkanie umówione w Urzędzie Miasta, żeby odebrać dowód rejestracyjny do Mercedesa, do drugiego samochodu, który mamy. I po prostu mam to spotkanie o takiej godzinie porannej, że totalnie po prostu zapomniałam, że ja mogę mieć problem skończyć trening, umyć się po nim i pójść do tego urzędu, także przesunęłam trening z Gosią na inny dzień i dzisiaj jednak treningu nie mam, ale powiem Wam, że chyba nawet w miarę to dobrze, bo mam dalej takie zakwasy po wtorku, myślałam, że już dzisiaj mi przejdzie, a tu nie. Także lecę się szybciutko zbierać, umyję się, zrobię makijaż i lecę do tego urzędu. Teraz właśnie jest ten plus, to Wam chyba mówiłam może na jakimś vlogu, że umawiasz się na konkretną godzinę, na konkretny dzień, a nie czekasz w kolejce w urzędzie, tak jak to było kiedyś, przynajmniej u nas w moim urzędzie, w moim mieście. Także spoczko, jestem umówiona, także tak jak mówię, szykuję się i lecę odebrać ten dowód. Jest tylko taki problem, że Kacper dziś zagubił ten dowód, który był tymczasowy. I mam nadzieję, że to nie będzie duży problem i że pani normalnie wyda mi ten normalny. Wracam do Was niewyszykowana, jak widzicie. Pobiegłam biegiem do tego urzędu, bo wyczytałam, że mam być wcześniej przed czasem, odebrać jakby ten numerek i tak dalej. Okazało się, że nie wzięłam karty pojazdu. Nie wiedzieliśmy, gdzie ta karta pojazdu jest, czy w Audi, w samochodzie, czy w Mercedesie, tym akurat od którego jest ta karta pojazdu, czy gdzieś w domu, czy gdzieś Kacper ma, więc po prostu biegiem. Biegłam, babka dała mi godzinę, żebym jakby w trakcie godziny wróciła z tym, wtedy jeszcze przyjmiemy normalnie tego samego dnia. Więc pobiegłam po tę kartę. Udało się, znalazłam ją, wróciłam. Też coś tam jeszcze było, jakiś problem z umową, że gdzieś tam jakiegoś podpisu brakowało. No powiem Wam, że po prostu masakra. Koniec końców na szczęście okazało się, że wszystko jest okej i pani po prostu gdzieś tam się pomyliła. No, także jakoś tak z samego rana w tym urzędzie taka jakaś negatywna energia i wyładowała ze mnie ta cała sytuacja taką pozytywną energię. Jakoś się wkurzyłam, bo te panie, wiecie jak to jest w urzędzie, czasami mają jakiś problem, nie wiadomo o co i tak dalej, ale na szczęście później trafiłam na taką bardzo sympatyczną panią, która wszystko ogarnęła, załatwiła, więc gites. Jeszcze co dobrego mnie spotkało, to promocja 2+1 na smoothie w Biedrze z kartą Biedronki. Bardzo lubię te smoothie, nie wiem czy jak oglądacie tego vloga, to jeszcze będzie ta promocja, ale właśnie ja dzisiaj byłam, czyli czwartek rano w Biedrze i 2+1 było na wszystkie smaczki tych smoothie z Vital Fresh w dużej butelce. Dzisiaj mam sporo pracy takiej przy komputerze, stricte dzwonienia, ogarniania, także nic ciekawego, za wiele Wam tak naprawdę z tej pracy nie pokażę, więc zabieram się do pracy, z Wami się żegnam i widzimy się w następnym vlogu.
Buziak, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten dzień mi się trochę poprawi, bo powiem wam, że naprawdę dalej jakoś jestem taka trochę wkurzona. Trochę tak jak mówię, to smoothie poprawiło mi humor, ale jeszcze muszę tak, wiecie, wychillować i stwierdzić, okej, mam już ten dowód rejestracyjny, czyli to, co najważniejsze jest, a trzeba zapomnieć o tych wszystkich nerwach, które były w tym urzędzie. Także raz jeszcze zmykam. Na razie. Buziak, pa!